Witam serdecznie na kanale Witarot. Osoby spod znaku byka. Witajcie kochani, mi się kłania. To czytanko jest dla Was na czas od 26 czerwca do 2 lipca 2023 roku. Pamiętajcie, że to czytanie jest ogólne i nie będzie z każdym rezonowało. Jeżeli jesteś tu pierwszy raz, zachęcam Cię do subskrybowania tego kanału, tak byś się mógł przekonać, a możesz dopiero po jakimś czasie się przekonać, czy te czytania są właśnie dla Ciebie, czy też nie. I jeszcze taka mała sugestia, byś już teraz ułożył sobie pytanie do kart anielskich, które właśnie będę na sam koniec czytania tasować i wybiorę jedną z tych odpowiedzi, więc warto byłoby już sobie takie pytanie w głowie ułożyć. No dobra, zaczynamy. Co u byka na ten tydzień? Co u byka? Co u byczka? Główna energia, co przychodzi w tym tygodniu do Ciebie, co odchodzi, rada i ostrzeżenie. No patrzmy, co tu się dzieje. Ojejku, jakieś kłótnie, nieporozumienia w domu. Nie wiem, czy tutaj chodzi o to, czy ktoś chodzi do kościoła albo nie. Tak mi się skojarzyło. A może chodzi o to, że rodzice chcą, byś poszedł na te czy tamte studia, a ty nie chcesz. Chcesz zupełnie na coś innego? No dobra, patrzmy. Chociaż tutaj też widzę sytuację, gdzie może już niedługo ślub, wesele, a tutaj państwo młodzi się mogło pokłócić. No, też takie sytuacje bywają. No dobra, patrzymy. Główna energia. Pustelnik. Główna energia dla byka. Czemu czujesz się taki osamotniony w tym tygodniu? Sam ze sobą spędzasz czas? Nie wiem. Nigdzie się nie wybierasz w tym tygodniu? Możesz tak się czuć wśród ludzi nawet, więc zobaczmy, dlaczego pustelnik. No, umiarkowanie, taką równowagę, albo może medytujesz? Może potrzebujesz tej pustelni, że tak powiem. Umiarkowanie, dlaczego umiarkowanie? Dziesiątka denarów. I co? I paść buław. No tutaj ewidentnie mi się wydaje, że opuszcza gniazdo rodzinne synuś. Synuś, no paść buław. No chłopak, który jest odwrócony od rodziny, zobaczcie, i idzie w swoją stronę. Chce iść za swoim marzeniem, chce realizować swoje plany. A tutaj byk czuje się osamotniony, czy osamotniona. Mimo, że jest ten dom, mimo, że są warunki, by być jeszcze ze sobą, to tutaj ktoś wybiera nową drogę.
Co do ciebie przychodzi, byku? Księżyc. Same niewiadome. Księżyc mówi o tajemnicach. Co do ciebie przychodzi, księżyc? Będziesz kierować się snami, intuicją. A może spotkasz kogoś wieczorem? Zobaczmy, jak się sytuacja rozwinie. Księżyc, dlaczego księżyc? Co przychodzi do byka w tym tygodniu? No, królowa pentakli. W odwrocie piątka buław. Mi się tutaj odwróciła karta w locie. Więc to tak wygląda, jakby... No, królowa pentakli to żona, to mama, to wdowa, to teściowa. Jakby się pogodziła z tym, z jakąś sytuacją i już odwraca się od kłótni, nie chce się kłócić. No, dlaczego piątka była? Być może ktoś powiedział na głos, że chce czegoś innego niż mama, niż żona. I ta tajemnica została rozwiana. I tutaj doszło być może do rozmowy, nie do kłótni. Albo dojdzie. Porozumienie jakieś tutaj jest, dogadanie się. A co odchodzi? Co odchodzi od byka? Rycerz buław odchodzi. Taka energia ognista odchodzi. Albo jakiś mężczyzna odchodzi z twojego życia, który zamieszał ci w nim ostro i już go nie ma. Pobawił się i znikł. Albo masz już pomysł na siebie i tutaj zobaczmy, o co konkretnie chodzi. Czy faktycznie, czy o mężczyznę, czy o sytuację. Rycerz buław. Rycerz buław. No, była jakaś rozmowa. Po jakiejś rozmowie ktoś odchodzi z taką energią ognistą. As mieczy. Komuś opadły różowe okulary. I spokojnie ktoś odchodzi. Spokojnie ktoś odchodzi. Może więcej osób, bo tutaj mamy i król, rycerza pentakli i buław. Więc tutaj jakiś do rozmów jakieś doszło i zostały podjęte decyzje. I tutaj już ta energia odchodzi, bo tutaj już zostało coś wyjaśnione. Jaka jest rada? Odpuść. Odpuść. Być może byłeś, czy byłaś oszukiwana. Być może coś działo się nie po twojej myśli. Odpuść po to, byś mógł, czy mogła pójść naprzód. Piątka mieczy. Dlaczego piątka mieczy? W radzie. Odpuść cesarza, odpuść mężczyznę, który chciał tobą zawładnąć, który chciał wpływać na ciebie, na twoje życie. Być może był despotą. Odpuść. Jeszcze dlaczego cesarz? Odpuść kochanka. I mamy tutaj ósemkę buław, czyli to takie odpuść, albo odpuść jakimś sytuacjom, gdzie zostałaś, czy zostałaś oszukana i rozmawiaj z mężczyzną starszym od siebie przez internet i tutaj są intensywne te rozmowy. Tutaj tarot mówi, kontynuuj tą znajomość lub odpuść tego faceta, który chciał
jakby, no, żeby jego było na wierzchu, że tak powiem. I rozmawiaj z innymi, rozmawiaj, baw się, nie dawaj się jakby dołować. Jakie jest ostrzeżenie? Sąd. Coś może z przeszłości do ciebie wrócić. Zobaczmy, o co chodzi. Jakaś sytuacja, jakaś osoba. Być może przyjdzie jakieś pismo sądowe, o którym już dawno zapomniałeś, czy zapomniałaś, że w ogóle coś takiego się działo. No. No, możesz. Mamy tutaj kobietę przebiegłą. Nie wiem, czy przebiegłą. To jest osoba, kobieta w osobie, kapłanka, tak to jest pokazana, jako wróżka. Proszę. To jest ktoś, kto no, może źle doradzać w twoim otoczeniu. Może być przyjaciółka, może to być kochanka. Może sądził się z tobą ktoś taki i teraz wychodzi to wszystko jakby nieoczekiwanie. To jest taki zaskok, zaskoczy cię. Nie będziesz wiedzieć, co z tym zrobić, fantem. Ciekawe. No dobrze, teraz odpowiedzi anielskie dla ciebie, byku. Na czas od 26 czerwca do 2 lipca 2023 roku. Odpowiedzi anielskie dla byka. Co dla ciebie, mój drogi byku? Jaka odpowiedź do ciebie przychodzi z kart anielskich? Nie ma powodu do zmartwień. No dobra, zobaczmy, o co chodzi. Twoje zmartwienia i wątpliwości związane z zadanym pytaniem są bezzasadne. Bóg i twoje anioły trzymają rękę na pulsie i wszystko zakończy się zgodnie z twoimi oczekiwaniami. Obsesyjne rozmyślanie nad tą sytuacją w niczym nie pomoże. Energia strachu i zmartwień tylko spowolni ostateczne zamanifestowanie się twoich pragnień. Wizualizuj pełne miłości i szczęścia rezultaty oraz dbaj o to, żeby twoje myśli były nieustannie pozytywne. Już niedługo będziesz zachodził w głowę, jakim cudem w ogóle się o cokolwiek martwiłeś. Dobrze, kochani, to wszystko z mojej strony. Mam nadzieję, że pomogłam w jakiś sposób i trzymajcie się do następnego razu. Pa!